oczy, to podajmy rękę Miśko. Dla pana wiceprezesa mam coś innego, panie prezesie. Z najlepszymi życzeniami, ze szczególną etykietą, bardzo proszę, jest kilka. Dla was wszystkich, to szampany, no bo jak jest jubileum, no to wiadomo, muszą strzelać te szampany. Także wszystkiego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Uznania za każdy jubileum 60-lecia. I tutaj mam parę fajnych, miłych, sympatycznych słów, ale na twoje ręce może tym razem. I wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i jeszcze następnych stu lat. Wszystkiego dobrego. To czy to oczywiście spakujemy dla pani Mariana do domu. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Proszę państwa, jeszcze chwila życzeń, tak, pozwolę za to. Proszę państwa, jest to z okazji 70-lecia. Każdy sobie może w tylko zdjęcie, potem imię artykuje. Na plusy wszystkie kobiety. Mamy 600 złotych po raz pierwszy i mamy 800 złotych po raz pierwszy.
proszę Państwa, i mamy prawa na pierwszą wygraną uwaga na przewodzili, pani Patrycja Radowska. Uwaga na przewodzili. No ciężko jest podsumowywać coś tak wielkiego i tak dużego. No 70 lat to jest ogromna historia. Ja nie wiem, czy wyglądam, czy nie wyglądam, ale jeszcze tyle nie mam i jeszcze mi sporo brakuje. A klub funkcjonuje nieprzerwanie od 1946 roku. To jest, wydaje mi się, wielki sukces i świadczy o tym, że zawsze w Płocku znajdowali się ludzie. Przecież wiemy, że nie zawsze jest łatwo, nie zawsze są pieniądze, nie zawsze wszystko się udaje. Ale mimo to przez tych 70 lat nieustannie w Płocku znajdowali się ludzie, tacy, którym się chciało, tacy, którzy pracowali na to, żeby ten klub mógł funkcjonować, którzy wkładali w Nysę całe swoje serce, całe swoje życie pozazawodowe, a nierzadko także i poświęcając swoją pracę zawodową. Także wydaje mi się, że to jest ogromne osiągnięcie. I myślę, że osiągnięcia sportowe w tym momencie są zdecydowanie mniej ważne. Natomiast istotne jest to, że chciało się ludziom przez tych 70 lat tutaj pracować i myślę, że tak będzie dalej.